Bartek, kolejny solidny występ dzisiaj, wysoka pozycja. Co możesz powiedzieć o dzisiejszych skokach? No, mogę powiedzieć, że pierwszy był fajny, że tam źle wylądowałem. No a drugi troszkę spóźniony, ale też w miarę podobny. Co możesz powiedzieć o warunkach? Dzisiaj duże bonifikaty dostawaliście za wiatr. No, kto trafił, to trafił na bonifikatę. To różnie tam bywało. A jak w twoich skokach to wyglądało? W pierwszej tam miałem niedużo punktów tak dodanych. A w drugiej nawet nie wiem, bo nie patrzyłem, no ale generalnie trochę ten wiatr robił swoje, bo te punkty też tam odejmowali, jednym dodawali. No i to tak, trochę taka loteria była. Tak, jakie są twoje najbliższe plany teraz treningowe, startowe? Znaczy, gdzie będę startował, to na razie jeszcze nie wiem, a tak to myślę, że trening normalnie. Może nie na skoczni, ale taki na siłowni, czy jakieś odbicia, coś takiego. Tak, skocznia w Zakopanem zostaje niedługo przebudowana. To były prawdopodobnie ostatnie międzynarodowe zawody. Jak się zapatrujesz na tą przebudowę, na to, fajnie, że inny profil będzie? Ją odświeżyć już trochę, taka jest ta skocznia takiego starszego typu. No i to ma się tam zmienić, podobno kąt progu też trochę. No i coś tam mają przebudować i podobno ma być większa, także no fajnie się zapowiada. Czuliście w ten weekend wsparcie kibiców, mimo że Puchar Kontynentalny, było ich całkiem sporo? No było dość sporo kibiców, fajnie było, że przychodzą na takie zawody jak Puchar Kontynentalny, nie tylko na Puchar Świata, no i też nam kibicują i na pewno lepiej się skacze.